Cześć, słuchacie Ryzyka Narracyjnego. Dzisiaj występujemy dla Was z programem Wajmenów. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i wspierajcie nas na Patronite. Tak właśnie, zapraszamy na nasze social media, a tymczasem poznajcie nowy rocznik w Akademii Yamady. Hej, jestem Katsuko i moja postać to Okami Yuri. Lodowy smok, który wraca do rodzinnej twierdzy, aby opanować siebie i swoje moce. Cześć, jestem Smoczarka. Gram Kibokodoku, gargulcem, który budzi się z 500-letniego snu. Cześć, jestem Nelly i gram Hanabarą Itsukim, wiedźmiarzem, który porzuca służbę świątynną i pragnie odkryć swoje nowe przeznaczenie. Hej, jestem Strzyga. Gram półjapończykiem starym Yamaguchim, kukułką i samozwańczą gwiazdą. A ja jestem Nasty i będę waszą mistrzynią ceremonii. Kodoku, co się w tym momencie dzieje w twojej głowie? Czerwona mgła przed oczami. Ja ledwo widzę twarz stara w tym momencie i ja chcę go rozszerwać na strzępy. Wszystko byleby tylko przestał uśmiechać się tym obrzydliwym, złośliwym, pełnym samozadowolenia uśmieszkiem. Byleby tylko zetrzeć mu go z ryja. Jak on śmie szargać cześć Yuriego Dono, prawda? Jak on w ogóle śmiał coś takiego powiedzieć? Przecież to nie może być prawda. Nie, przecież nie. Yuri sama nie jest taki. To jest niemożliwe. To jest jakaś bzdura. On pewnie znowu gada te swoje... Wszystko by tylko mnie wkurzyć. Ale co jeżeli to jest prawda? Nie, nie. I w tym momencie czujesz szarpnięcie od tyłu. Co wy tu kurna wyprawiacie? Widzicie Shinjiro? No rzucił się na mnie z pięściami. Zamknij się, ty próbuję się rzucić na stara dalej. Shinjiro cię przytrzymuje. Star unosi tak głowę do góry, no podbródek do góry, takie dumne, że to nie ja zacząłem, to on. Jak nie potrafi zatrzymać pięści przy sobie, to nie moja wina. Jak nie potrafisz języka przytrzymać ze sobie, to ci ktoś w końcu urwie. Co cię interesuje, co ja mówię? Nie obchodzi mnie, który zaczął. Chwyta teraz też za tył mundurka stara. Wystarczająco blisko, żeby spróbować go walnąć? Nie, trzyma was obu na dystans. Tak czy siak próbuję. Serio? Chcesz rzucić? Star nie próbuje się bić, to i tylko taki dumny. Wiesz co, nie muszę na to rzucać, ale fabularnie tak próbuje się wyrwać Shinjiro i próbuje stara walnąć. On cię kopie w tym momencie tuż pod kolanem, żebyś się ugiął, żebyś padł na to kolano. Z racji tego, że jesteś od jego tyłu, to bez problemu się to dzieje. Oh! Uspokój się! Niech on się wreszcie zamknie! A ty kim jesteś? Kim jesteś, Kodoku? Przytrzymuję cię tak w tej klęczącej pozycji. Jaki jest twój cel? Co jest twoim zadaniem? Mogę sobie teraz na kolda? W sensie, czy to zadziała, czy to nie zadziała, czy to dotrze? Pewnie. W tym czasie Star w ogóle wyciera sobie krew z rozciętej wargi. Poczekaj. A on nic tam nie robi, wiesz, nic co by wymagało w ogóle tam, tylko obciera sobie krew. Shinjiro cię puścił, skoro musi się tutaj... Moje cudowne rzuty. Interpretuj to jak chcesz. Czerwona mgła znowu zalała twój umysł. Wręcz gdyby mogły ci wyrosnąć w tym momencie kły, jak i pazury, na pewno by się to stało. Nieważne kim jestem, on jest trupem! I w tym momencie tracisz przytomność. Ktoś tu się wkurzył. Itsuki, Yuri, wracacie sobie odprężeni, zrelaksowani, uspokojeni. Niesamowicie uspokojeni. I? Uspokojeni, Yuri? Orzeźwieni, może tak. To będzie lepsze określenie. I przez to też bardziej pogodni. Na pewno też Yuri wydaje się być bardziej żywy niż to, co w szkole okazywał, kiedy gorzej się czuł. Więc teraz w takim lekkim, prawie że w podskokach sobie idzie. Itsuki-kun, bardzo ci dziękuję. Nawet nie wiesz, jak mi to pomogło.
Cieszę się, że ci lepiej. Mi też bardzo to pomogło. Miałam ciężką noc. Ale rzeczywiście wyglądasz już lepiej. I teraz tak sprawdzę twoje czoło. W tym momencie dotykam je ręką. Chyba już nawet nie masz temperatury. Jak ręką odjął. Dokładnie. Całkowicie się wyrównała temperatura. Jeśli będziesz miał jeszcze kiedyś ochotę się wybrać razem pod wodospad, to bardzo chętnie. Na pewno. Tak naprawdę co jakiś czas powinienem sobie robić takie mroźne kąpiele. Niestety w naszej łaźni chyba nie jest to do końca możliwe. Przecież tam jest głównie wanna z gorącą wodą. Tak, jednak ciepła i gorąca woda bardziej relaksuje mięśnie, co po ciężkim wysiłku jest skazane. Ale tak jak mówię, tutaj zawsze znajdziesz spokój i chłód, którego tak bardzo potrzebujesz. Wiesz, ponieważ mi pomogłeś, myślę, że muszę ci coś zdradzić. Tak? Tak naprawdę nie jestem dobrą osobą. Więc lepiej by było, gdybyś mi nie ufał do końca. Jakieś takie zdziwienie na twarzy Itsukiego. Bardzo ci się zaczął przesłuchiwać tak uważniej. Chyba nawet przystanął. Zwykle ludzie nie mówią takich rzeczy do innych wprost. Mam się ciebie bać? Obawiać w jakiś stopniu? Obawiać? Nie, skądże? Na twarz Juriego wpływa ten delikatny uśmiech, który teraz możesz zacząć ci się wydawać, że faktycznie jest może nie do końca taki szczery? Nie, po prostu dużo ukrywam przed innymi. Chyba w tym momencie powiedziałeś coś więcej. Miałeś w tym jakiś cel, żeby odkryć się przede mną? Czemu poczułeś, że powinieneś, skoro tak naprawdę robiłem to bezinteresownie, żeby ci pomóc? No cóż, ja też nie jestem bezinteresowną osobą i nie lubię mieć też długów, więc ostrzeżenie za pomoc. Tak, mam to rozumieć. Tak, możesz to rozumieć. Ale też, to ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że to co... Trochę głupio zabrzmi, ale ty wydajesz mi się bliższy niż ktokolwiek inny. I nie chciałbym tego zepsuć, gdyby okazało się, że jestem inny niż to, co sobie o mnie wyobrażasz. Właściwie znam cię dość krótko i dopiero w mojej głowie w jakiś sposób pojawia się twoja wizja. Tak naprawdę nie zobaczyłem cię jeszcze w tej twojej prawdziwej formie. Myślę, że jeszcze wiele przede mną do poznania cię w pełni. Ale dzisiejszy dzień chyba był dobrym krokiem naprzód, żebyśmy się mogli lepiej poznać. Jestem wdzięczny i za to, co powiedziałeś, za twoją szczerość, doceniam. Ale myślę, że to mnie nie odstraszy w żaden sposób. Wręcz jeszcze bardziej mnie zaciekawi. W tym momencie Yuri bierze dłoń Itsukiego i trochę jak dziecko zaczyna go prowadzić albo ciągnąć do przodu w stronę ich nowego domu. Hanabara jeszcze rzuci do ciebie jednym pytaniem, czy to retorycznym, czy nie, już sam zdecyduj. Mówiłeś, że poczułeś do mnie jakąś głębszą więź, poczułeś, że jesteś mi bliższy. Sądziłem do tej pory, że bardziej się zakumplowałeś ze starem. Jak tam wasze nocne przebieranie? Och, powiedział ci o tym. To tylko zabawa. Miałem problemy ze spaniem i akurat jak wszedł, jeszcze leżałem w łóżku. Widziałem, jak przychodzi. Nie swoje koszulce. Tutaj Jari właściwie nie wie, co na to odpowiedzieć się w końcu. Z jakiego powodu innego mógłby przychodzić nie swoje koszulce? Na mnie była... Wciąż trzymasz tą dłoń? Tak, dalej trzymam jego dłoń. Chyba tutaj próbuję w takim razie jednak się wyłgać. Przecież to Yuri. I tak ta koszulka była na mnie trochę za duża, więc odstąpiłem mu ją. Rozumiem. Czy Itsuki to łyka? Na pewno uważnie się przygląda reakcji Yuriego. Głównie o to mu chodziło, żeby zobaczyć, czy pociągnie za właściwą strunę. Wiesz co, ciężko ci zobaczyć reakcję Yuriego, bo on idzie przodem i ciągnąc twoją dłoń, bardziej widzisz tył jego głowy. Byś musiał chyba go zatrzymać.
zatrzymać i nawet tak lekko przyciągnąć w swoją stronę. A może powinienem ostrzec też Stara? Myślę, że na to już trochę za późno, wbrew pozorom. Czyli wie, w co się pakuje, jak rozumiem, po spotkaniu z tobą. I tak, i nie. Jemu pokazałem trochę inną twarz niż tobie. Ciekawie sobie tutaj pogrywasz. Ale to bardzo interesujące. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Znowu się z tobą spotkać. Może też zaprosić mnie na jakieś przebieranki? Tak Yuri zatrzymuje się i patrzy na ciebie. Czy ty proponujesz jakieś damskie ubrania? A masz jakieś? Nie, ale to wcale nie tak trudno zdobyć. Wydaje mi się, że w tej twierdzy raczej nie ma kobiet, oprócz tej, którą przez przypadek zobaczyłem w łaźni. Właśnie, wracając do niej, odkryłeś w końcu, kto to jest? Albo skąd? No przecież no to nie ma faktycznie dziewczyn. W tym momencie myślę, że już ruszyliśmy dalej do przodu. Po tej chwili takiego zastopowania i spoglądania na siebie. Nie miałem jej okazji spotkać od tamtego razu. A może któryś jednak z naszych synów coś wie o tym? Może na przykład próbujemy podpytać się Theo, Senpaja? A skąd, że tak powiem, ten pomysł, że to mógł być któryś z senpajów? Jeszcze coś więcej? Powiedziałem, że może oni coś więcej wiedzą. Nie sugeruję, że oni tak. No, słyszałeś to, co mówili. Wtedy, jak się zapytaliśmy, byli bardzo zdziwieni. Ale może coś ukrywają. Ach, jak ukrywają, to tym bardziej nam nie powiedzą. Musielibyśmy się sami jakoś tego... Biorąc pod uwagę, co właściwie najprawdopodobniej ukrywa Arata Senpai... Wydaje się bardzo tajemniczy. Może mieć coś za uszami. Rzeczywiście może coś ukrywać. Ale nie złapaliśmy go za rękę jeszcze. Chyba trzeba się na któregoś z nich zahaczyć. Nie uważasz, że to może się źle skończyć, jak ktoś nas przyłapie? Wiesz, narażanie się Yamadzie jednak... To może być problematyczne po tym, jak nas przygarną. Może czas pokaże, jak to się dalej rozwinie? W tym momencie jednak nie powinniśmy zbyt dużo węszyć. No dobrze, pewnie na to będzie jeszcze czas. Yuri tak śmieje się. Właśnie radośnie, tak. Ewidentnie mu się podoba pomysł później szukania haczyków na senpajów. Star! Widzisz, jak Shinjiro uderzył w tył głowy Kodoku, a ten po prostu stracił przytomność. Zabiera go więc, przerzucając sobie przez ramię. Jak worek kartofli. Jak worek kartofli i mówi... Ty też. Idziemy do Yamady. No to idę za nim, myśląc sobie jednocześnie z podziwem nieco, że tak Shinjiro Senpai całkiem silny jest, że tego tutaj jednym ciosem pozbawił przytomności. Prowadzi więc do pokoju, w którym już wcześniej się Star znajdowałeś. Widzisz tam jak wcześniej, chociaż może jest kilka więcej figurek bohaterów, więc może nawet się uśmiechisz pod nosem. Shinjiro usadza Kodoku tak, żeby nie spadł z krzesła i mówi: Yamada sensei, tych dwóch na schodach próbowało sobie wyjaśnić co nieco piąchami. Dziękuję, że ich tu przyprowadziłeś. Zostaw mnie. Ale ja się na nikogo z pięściami nie rzuciłem. Patrzę na ciebie, Yamada, badawczo. Odpowiadam mu spojrzeniem. Nie mam nic do ukrycia w tym akurat aspekcie, ponieważ ja go nie uderzyłem. Ja gadałem, a to gadanie to nie jest co innego niż rzucanie się na kogoś z pięściami. A co takiego mu powiedziałeś? Rozmawialiśmy po prostu o tym, co się tutaj dzieje. O kolegach. No i nic w zasadzie, nic złego nie powiedziałem. Czyli plotkowaliście. Tutaj widać, że Star się lekko zmieszał. No ale to przecież nie powód, żeby kogoś bić. To prawda. To nic nie jest powodem, żeby kogoś uderzyć. Jedyny powód, żeby kogoś uderzyć, to w samoobronie siebie lub kogoś,
to fizycznie może zagrozić innym. Widzisz, jak wstanął i patrzy przez okno. Powiedz, jak myślisz, na jaką karę zasługuje Kodoku? Star właściwie nie wie, co ma powiedzieć. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, ale oczywiście tego nie mówi, to żeby go gdzieś zamknąć i żeby nie wyłaził. Ale tego nie powie. Nie wiem, co dyrektor uważa. Wiesz, zawsze można by było go odizolować, gdzieś zamknąć i nie wypuszczać. Yamada sensei może zobaczyć teraz taki leciutki uśmieszek na twarzy Stara, ale tak widać, że stara się nie pokazać, ale tak się samoistnie troszeczkę pojawił taki ten uśmieszek. Mhm. Obraca się w twoją stronę. Myślisz, że coś takiego mogłoby mu pomóc? Nie wiem, sensei. Ach, nie wiesz. A powiedz mi, jak wiele osób po wyjściu z więzienia potrafi sobie poradzić w rzeczywistości? Powinieneś dobrze wiedzieć ze swoich przykładów swojego kraju, prawda? Star wzruszy ramionami. No, raczej sobie nie radzą. Mhm. Szczególnie jeżeli ktoś się zezłości, może potem chować jeszcze głębszą urazę, nie sądzisz? Star znowu wzruszy ramionami tak automatycznie, nie wiedząc, co ma właściwie powiedzieć na pytania Yamady. Widzisz, mój drogi, tutaj powinniśmy raczej, ze względu na wasze specjalne umiejętności, stosować raczej metody, które działają, niż takie, które nie działają. O ile się już na mnie nie będzie rzucał z pięściami, to mi obojętne, co z nim będzie. A powiedz mi, jak ty jesteś w stanie mu pomóc, żeby się nie rzucał na ciebie z pięściami? W końcu, jako koledzy z jednego roku jesteście za siebie odpowiedzialni. Skoro jesteś mądrzejszy i nie rzucasz się na niego z pięściami, jesteś niejako wzorem dla niego do naśladowania. Powiedz mi, jak możesz mu pomóc, żeby się nie rzucał na ciebie z pięściami? Dlaczego akurat ja miałbym mu pomagać? Ponieważ rzucił się właśnie na ciebie. Widać, że Star się zaczyna trochę... Tak, coś pomiędzy irytacją a zmieszaniem. Nie wie, co ma zrobić. Czuje, że dyrektor chce od niego, żeby pomógł Kodoku, żeby tam między nimi była przyjaźń, a jeśli nie przyjaźń, to przynajmniej tolerancję, ale on najchętniej by w ogóle nie miał z nim nic wspólnego w tej chwili. Mogę z nim nie rozmawiać, rzuca. Ach, możesz z nim nie rozmawiać. Myślisz, że to się sprawdzi na misjach? Myślisz, że brak rozmowy sprawdzi się w kryzysowych sytuacjach, kiedy będziecie obydwaj przyparci do muru i tylko każdy z was może liczyć na tego drugiego? Star się wyraźnie krzywi tutaj. Nie wiem, co pan sugeruje. Co powinienem zrobić? Nie traktować go jak swojego młodszego brata. Na Star mógłbyś zrobić chociaż tyle, Starku. Star nie ma pomysłu, co ma odpowiedzieć. Widzisz, Star... Każdy z nas ma pewne doświadczenia, lepsze i gorsze. Każdy z nas ma chwilę słabości, której najwyraźniej był nasz Kodoku-kun idealnym przykładem. Cóż, będę musiał sprawić, by szczególnie współpraca między waszą dwójką była pielęgnowana bardziej za żyle. Mogę z nim współpracować na misjach, ale wolałbym jednak, żeby przestał się interesować życiem prywatnym innych. Spogląda na ciebie teraz jeszcze bardziej badawczo. Życiem prywatnym innych? Co masz dokładnie na myśli? Staru, uświadamia sobie, że właściwie nie chciał pominać o tym, bo nie chciałby, żeby dyrektor dokładnie wiedział, o co chodziło w całej rozmowie. Po prostu rzucił się na mnie po tym, jak powiedziałem, co się stało między mną a kimś innym. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Star, myślę, że kłamiesz. Nie kłamię. I jeszcze upierasz się przy tym, że nie kłamiesz. Ponieważ tak jest. No nic. Czeka cię w takim razie tydzień sprzątania. Dlaczego mnie? Przecież ja nic takiego nie zrobiłem. Ponieważ kłamiesz. Meta nie kłamie. Meta, kłamiesz. Nie, no powiedziałem, co się stało między mną a innym kimś. Czyli powiedziałbym, że spałem z Yukim. Między mną a kimś innym. Ale to powiedziałeś, jak już leżeliście na ziemi. Po ciosie, a nie przed. A to fakt. Czekaj, to co było przed tym ciosem? Aha, dobra, okej.
No to Star sam sobie wmawia po prostu to, że nie kłamie. Mhm. Dobrze. Myślę, że tydzień sprzątania wspólnego wraz z Kodoku powinien was nauczyć dobrej współpracy. I mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych rękoczynów, ani do żadnych słów, które by mogły do tego doprowadzić. Jak będzie trzeba, to osobiście będę was nadzorował. Czy rozumiemy się jasno, Starku? Yamada może zobaczyć, że Star ma bardzo naburmuszoną minę. Jest strasznie niezadowolony, ale kiwa wolno głową. Wiesz, Star, twoja mina mi przypomina 5-letnie dziecko, kiedy też nie jest zadowolone, że nie dostanie zabawki ze sklepu. Jak pan uważa? Rozumiem. Udaj się do swojego pokoju i przemyśl dobrze, co zrobiłeś nie tak. Star w tym momencie wstaje, lekko się kłania i wychodzi. Wracacie głodni Itsuki oraz Yuri do wspaniałych zapachów, jakie was czekają w holu głównym. No i ja się trochę zastanawiam, czy ja tak mogę wejść, bo na pewno Yuri nie zdjął wtedy ciuchów, kiedy wchodził pod wodospad, więc teraz po prostu ocieka wodą. W szczególności jego długie, długie włosy. Tak, myślę, że nawet pogoda dość jeszcze chłodna wcale tutaj nie pomogła. Tak. Co robisz w takim razie? Co robicie? Czujesz, Itsuki, jak Yuri zatrzymał się. No, wycierasz. Jakby się Yuri nie zatrzymał, to Itsuki by go zatrzymał, bo sprzątał po starze, więc już wie. Co może się z tym wiązać, jeśli ktoś zrobi ślady w twierdzy? Brudne ślady. Może skoczyć ci poręcznik, albo nie wiem. Bo wiesz, nie możesz tak wejść. Yuri na siebie tak patrzy i faktycznie, w szczególności, że pewnie jeszcze rozwiązał włosy z gumki, więc teraz wszystkie po prostu tak padają i no, on ma tak włosy do pasa, więc to wygląda dość tak zabawnie, jeżeli nawet nie komicznie. Aż do pasa? Tak, aż do pasa, takie ciekające. Jak, że tak powiem, nie wiem, może pomóc się wyżmać? Nie wiem, jakoś. Chyba fakt. Faktycznie bez ręcznika się nie obędzie. No i to chyba wezmę dwa, patrząc, jednak potrzebujesz się osuszyć i to bardzo. Jeżeli chcesz, to... to... Nie, no poczekaj, poczekaj. Wejdź do mojego pokoju i weź po prostu jakieś ciuchy czy coś. Ale co, będziesz się tu tak przebierał, tak na środku? Przecież tutaj nikogo nie ma, tak patrzę. Tu, gdzie są niesamowicie daleko od reszty, że powiem, świata. W porządku, ale tak myślę, że jakbym ci przyniósł ręczniki, to mógłbyś się... To też się na pewno przyda na włosy, bo... Jakoś osuszyć weź. Trochę je zapuściłem. Ale to pierwsze lepsze mam zgarnąć? Tak, jasne, cokolwiek. No dobra. A ja w tym czasie poczekam sobie spokojnie. Dobra, no to myślę, że polecę na górę. A kiedy Itsuki znika ci z pola widzenia, widzisz idącego i wzdychającego ciężko Shinjiro, który zwrócił na ciebie uwagę. O, Yuri, co tak stoisz? A. No tak. Czekam, aż Itsuki przyniesie jakiś ręcznik i suche ubrania. I będę mógł się przebrać. Oj, guftasie, przecież nie powinieneś tyle czekać, jeszcze się przeziębisz. Nasty sama zwątpiła swoje słowo. Kurde, nie zdążyłam print screena, no. Przepraszam. Shinjiro-senpai, czyżbyś się o mnie martwił? Ależ oczywiście. Martwię się o wszystkich moich młodszych współbraci. Ściąga w tym momencie z siebie marynarkę i ci ją zakłada. Ale tak, żeby włosy były wciąż w środku. Po czym, o ile się nie opierasz, bierze cię na ręce. Och, jakkolwiek najprawdopodobniej ja bym się opierała, to Yuri się nie opiera.
to nie jest ten typ. On wręcz okrywa się mocniej tą marynarką, żeby faktycznie nic nie spadło na podłogę. Jeżeli faktycznie zamierza go przenieść przez te maty tatami, no przecież nie chcemy, żeby zawilgotniały. Ale Shinjiro-senpai, jesteś pewien? Ależ nie przejmuj się. Pomogę, jeżeli coś skapnie, to osobiście to wyczyszczę. Zdechłam ze śmiechu, dziękuję. Na pewno Yuri się teraz czuje jak księżniczka. Tylko co sobie pomyśli i Itsuki, kiedy tutaj przyjdzie. Ale co mnie to obchodzi, Yuriego to nie obchodzi. On schyla się do twojego ucha, niosąc cię, i szepcze: zanieś cię do twojego pokoju, czy rozgrzać cię w moim? Ej! Decisions! Tak, no bo w końcu Yuri poproszę, żeby Itsuki poszedł po ubrania, a kiedy tutaj wróci, to jego nie będzie i zacznie go szukać. Ale Shinjiro-senpai... To jest co najmniej ciężka decyzja. To może poczekajmy tutaj chwilę, zastopuję cię. Itsuki, wchodzisz do pokoju Yuriego oraz Kodoku. A nie mogę pozwolić, żeby Yuri zbyt długo na mnie czekał, więc rzucam pobieżnie okiem, czy leżą jakieś ciuchy na jego łóżku? Nie, raczej nie. To myślę, że otworzę szafę. Mhm. Wyciągnę jakieś t-shirty i spodnie, dwa ręczniki i wrócę do niego jak najszybciej. Mhm. Wracasz, że tak powiem, te pędy? Tak, chciałam to zrobić jak najszybciej, żeby nie tracić czasu. Tym razem nie będę kraść. A ja ci dałam taką piękną możliwość. Ale już ukradzione. W tym momencie mam na ciebie dużo stringów, więc więcej na ten moment nie potrzebuję. Muszę... Na mnie tak, ale Kodoku. A, wiesz co, w ogóle na do nim nie pomyślałem, żeby wziąć. Ale też masz tą bransoletkę. Tak, ja muszę najpierw je zacząć wykorzystywać, a no. Dopiero potem będę znowu łowić. Och nie, ja nie, po prostu nie wiem, co w tym momencie zrobić, ale... Ach, to Yuri. Z jakiegoś powodu nazwałam go największą zirą tej drużyny, więc... No, jak się komuś narazisz, to będzie ciekawie. Tak. Co tam, największa zdzira? Oczywiście, że wykorzysta. To jak miał tym nie być? Wiesz co? Itsuki, widzisz jak, że tak powiem, idziesz szybszym krokiem, skręcają na schody. Ale instynktownie chowasz się za róg, kiedy widzisz, że Yuri jest zniesiony przez Shinjiro w swoich ramionach. Nawet nie musiałaś tego mówić. Podejrzewam, że to byłby mój naturalny odruch. No mówię, że naturalnie. Może by mnie na sekundę wryło i tak szybko po prostu schodzę z drogi i chowam się w kąt, bo... Co się dzieje w ogóle? Dlaczego senpai niesie Yuriego na rękach? O co chodzi? Przypomina ci się właśnie, co zobaczyłeś. Owinięty był w marynarkę i jego włosy nie zwisały nigdzie, więc chyba musiał Shinjiro tutaj zadbać o to odpowiednio. Będę obserwować, dokąd idą. Zaraz skręcą w twoją stronę, bo pewnie zanosi go do pokoju, prawda? To teraz, gdzie można się schować? No, gdzie można się schować? Można się gdzieś schować? Czy dopiero najbliższym pokojem jest wasz pokój? Znaczy, wasze pokoje? To jest dobre pytanie. Okej, okay. Strzyga, ty mi powiedz. Jest gdzie się schować? Czy dopiero w pokoju? Czy jest jakiś inny pokój tutaj? Myślę, że po drodze może być pokój. Może być pokój. Tak, ale nie nasz, nie nasz. Powiedzmy Teo. Ja wiem, to już nie mów czyj. Dobrze, ale będzie czyjś pokój po drodze. Ty co robisz? To Itsuki po prostu szybko się rozgląda i nawet niewiele zastanawiając się, po prostu biegnie do tego pokoju. Sprawdza, czy jest otwarty, po prostu coś takiego. Otwiera drzwi, wchodzi, przymyka i stoi przy tej szparze i się gapi. I nawet się nie rozgląda. Widzisz, jak idą, skręcają za łuku. Widzisz, jak coś Shinjiro szepcze mu na ucho.
Widzisz, jak idą w twoją stronę coraz bliżej i bliżej. Rzuć mi proszę ciebie na kolba. Serce staje cię w gardle, a nogi pod tobą trzęsą się niesamowicie. Pode mną też. Czyżbym zamknął drzwi z tego wszystkiego? Może nawet odruchowo zamknąłeś drzwi i schowałeś się do szafy, bo w sumie nawet nie masz pojęcia, gdzie jesteś. Nie myślisz o tym, żeby się rozejrzeć. Yuri, do którego pokoju idziecie? Ja w takim razie myślę, że jednak Yuri odpowiada również szeptem. Na pewno w moim pokoju obecnie jest Itsuki-kun, więc może jednak do twojego sentai. Itsuki, słyszysz, jak otwiera się klamka? Itsuki był przekonany, że wbiegnął do innego pokoju. I w tym momencie pot zaczyna mu spływać chyba z czoła, bo sobie uświadamia, że to oni chyba wchodzą do tego pokoju, a on wcale nie chciał się znaleźć w tym pokoju. Oczywiście, że nie chciał, ale jest fail na koldzie, więc... Odruchowo zakrył sobie na pewno usta dłonią, żeby nie pisnąć nawet. Cudowne, cudowne. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Dobrze. Yuri, wchodzicie do pokoju. Shinjiro. Jak sobie życzysz, Yuri-kun, jesteśmy u mnie. Kładziecie delikatnie na łóżko i wyciąga ręczniki. Słyszysz, Itsuki, otwierającą i zamykającą się szufladę tuż obok twojej szafy, w której jesteś. W duchu dziękuję, że to nie była jednak szafa, tylko szuflada, bo byłby złapany na gorącym uczynku. Yuri na pewno w takim razie zdejmuje marynarkę Shinjiro, ta, która jest na nim na razie. Dziękuję ci. Właściwie jest coś, o czym chciałabym z tobą porozmawiać. O czym takim? Cóż mogę zrobić dla mojego ulubieńca? Ja mam pytanie, czy Itsuki wszystko słyszy? Tak, na pewno. Oni nie mówią szeptem. Po drugie, czy to jest taka szafa, że nic przez nią nie widać? Bo wiecie, są takie amerykańskie szafy, przez które są szparki. Ach, te szczebelki, tak. Ale tu jest Japonia. Musisz delikatnie rozsunąć. Ale wtedy zryzykujesz. Tutaj Yuri o mało w takim razie zaczyna osuszać swoje długie włosy. Faktycznie chyba wręcz będzie potrzebna miska, żeby dobrze je osuszyć z tego nadmiaru wody. Ale pomału też, no jednak jego ubrania są mokre i zimne, więc myślę, że nie ma tutaj żadnych skrupułów, żeby... W końcu Shinjiro też jest mężczyzną. Widział kraty już tyle razy, więc na pewno zdejmuje swój własną górę mundurka. Tak se to mów, tego się trzymaj. Przepraszam. Może pamiętasz tą pierwszą, właściwie to już noc, kiedy zaszedłem do twojego pokoju? Och tak, pamiętam bardzo dobrze. Chciałem tutaj trochę wyjaśnić może takie lekkie nieporozumienie. On staje w tym momencie za tobą i pomaga osuszać ci włosy. Jakie to nieporozumienie, Yuriku? Też chętnie usłyszę. Nie chciałem ci dawać do zrozumienia, że mi się nie podobasz wtedy. Ależ absolutnie nie dałeś nic takiego mi do zrozumienia. To bardzo dobrze. Och, cóż ten Itsuki musi teraz sobie myśleć. Ponieważ jesteś niesamowicie interesujący, Shinjiro-senpai. On się nachyla do twojego ucha w tym momencie od tyłu i się pyta, doprawdy? Aż ciarki cię przechodzą po plecach. Rzuć sobie na cold. Nie, no partial success, przy nim zawsze się udaje w jakiś sposób. Jak mi tutaj odegrasz ten częściowy sukces?
Myślę, że Shinjiro doskonale sobie zdaje sprawę, jak działa w tym momencie na Yuriego. Yuri wręcz odchyla tak lekko głowę, jakby dając Shinjiro dostęp bardziej do swojej szyi. Och, on jak najbardziej schyla się, żeby ją pocałować. To mówiłeś, że ci się podobam? Że uważam cię za bardzo interesującego, Shinjiro-sensei. I dlatego chciałbym cię poznać lepiej. Jednej Itsuki, jednej Itsuki. Itsuki! Nagle otwierają się drzwi od szafy. Co? Jak? Co? Co ty tu robisz? Pyta Teo. No przypuszczałam, że tak się może okazać. Ale w końcu te szuflady i w ogóle. Itsuki jest tak zaskoczony w tym momencie i tak zmroziło go, zaczął się jąkać, oczy mu zaczęły biegać we wszystkie kierunki, nie wiedział sam co powiedzieć. Senpai, przepraszam, musiałem się schować. I wybiega. Idealne, idealne. Gdzie biegniesz? Wychodzę z pokoju. Gdzie biegniesz? Do swojego pokoju. I mam te rzeczy cały czas trzymam w ręce. Tak ściskam i zbijam z tego wszystkiego te rzeczy Yuriego i tak po prostu już cały spocony, zdenerwowany biegnę, byleby tylko być sam w swoim pokoju i się uspokoić. Star! Leżysz naburmuszony, z rękoma za głową, z nogą na kolanie i nagle zdyszany Itsuki biega do waszego pokoju. Czerwony, zdyszany, spocony, jakby nie wiadomo, co właśnie się wydarzyło. Czyżby ktoś próbował go zaatakować? Albo jeszcze gorzej? Star podrywa się od razu. Co się dzieje? Itsuki-kun? I tak widzisz, że siada na łóżku, rzuca te ubrania tak gdzieś, żebyś nie widział tego. I próbuje złapać oddech i się uspokoić. Nie, nic się nie stało, nic się nie stało. Po prostu przez przypadek ten senpai trafiłem do jego pokoju, nakrył mnie, że się schowałem u niego. Nie potrafiłem się wytłumaczyć i po prostu musiałem uciec. Teo senpai? A co ty tam robiłeś? Dlaczego musiałeś? Co? Widzisz, jak on tylko dyszy i w ogóle ci nie odpowiada, ignoruje cię całkowicie, jakby nie wie, co ze sobą począć. Ej, może zaraz dalej będzie uciekał. W tym momencie chowa się pod kochudry. Star tak czy inaczej podchodzi i tak wie, że potrząsa nim. Boże, co tam się wydarzyło, Star? Star, co się tam wydarzyło? To jest przerażające. Itsuki-kun, ale co się dzieje? Itsuki-kun? Tak go potrząsa ręką tam. Itsuki-kun, co się dzieje? Ej, halo! Itsuki-kun! I tak potrząsa nim za miejsce, gdzie myśli, że jest ramię pod tą kołdrą. Itsuki tak ściąga delikatnie tą kołdrę, zwija się w nią, wstaje, siada i już takim trochę spokojniejszym głosem mówi: nic się nie stało. Weszłam przez przypadek do pokoju Teo i mnie nakrył. A weszłam tam, bo musiałam się schować. I to był jedyny pokój, który był po drodze. Star patrzy tak na niego zdziwiony. Ale przed czym ty się chowałeś? Co się dzieje? Nie, nic się nie dzieje. Po prostu nie chciałem komuś wejść w drogę. To nie mogłeś od razu tutaj do pokoju przyjść? Wiesz co? Nie chciałam być nakryty. To był pierwszy pokój, który był obok. I tak po prostu wleciałem. I trochę mi nerwy puściły, jak mnie nakrył. Dlatego tu przybiegłem jak najszybciej. Widzisz w oczach Stara teraz błysk zainteresowania? Taki już nie przestraszony, bo coś się dzieje, tylko właśnie... I co Teo powiedział? Właściwie to nie rozmawiałem z nim.
po prostu wybiegłam. Ale wyglądam na zaskoczonego, co ja u niego robię. No nie dziwię mu się. No też mu się nie dziwię. To musiało dziwnie wyglądać. Nie spodziewał się mnie na pewno. Pytanie, czy Star zobaczył te rzeczy? No myślę, że musiałby zobaczyć te rzeczy, co Itsuki wcześniej rzucił w kąt, nie? Mhm. Tak, widzisz dwa ręczniki, jakieś krótkie shorty oraz t-shirt. A te ubrania tutaj, te ręczniki, to... Czyżby podebrał on Teo? Grzebał w jego rzeczach, grzebał w jego ubraniach. Ej, to jest Teo? I tak z ciekawością już od razu Star by chętnie przygarnął. Coś to podnosisz? Po drugie, czy poznajesz te ciuchy? Czy Star poznaje te ciuchy, czy nie? Raczej nie sądzę. Myślę, że tutaj Yuri wyciągnął dla niego dedykowane rzeczy, a niekoniecznie pozwalał tak zaglądać do szafy, skoro już znał umiejętność. Nie, chyba podał mu po prostu. Czy... No, ja myślę, że wyciągnął i podał, więc tutaj nie było jakiegoś szperania po szafach i zabawy w przebieranki, jakby to dziwnie nie brzmiało wcześniej. Ale Itsuki może myśleć, że zna te ciuchy. Wielkość. Yuri jednak jest chyba jednym z drobniejszych mieszkańców tego akademika. To prawda. Kodoku. I'm here. Otwierasz oczy. Czujesz, że siedzisz na jakimś twardym, drewnianym krześle. Akurat tobie to nie przeszkadza, ale jest ono jakieś inne. Rozglądam się, gdzie jestem, co... Przecież byłem na schodach i... A ten skurwysyn... Właśnie, gdzie on jest? Rozglądasz się. Widzisz tutaj różne plakaty postaci, których absolutnie nie znasz, przywdziewających różne kolorowe ubrania, zupełnie jak w holu. Gabinet Yamady. Było się to już przecież. Tak. Przed sobą widzisz duże, drewniane biurko, a po jego drugiej stronie Yamadę z zaplecionymi przed sobą palcami i łokciami opierającymi się o biurko. Zastanawiałem się, kiedy się ocucisz. Yamada-sensei, skąd ja się tu wziąłem? Kodoku-kun, dlaczego zaatakowałeś innego ucznia na schodach? Przez myśl przelatuje mi 1000 odpowiedzi, których mógłbym udzielić, ale żadna z nich nie jest odpowiedzią, której udzieliłbym Yamadzie. Wolałbym o tym nie mówić, sensei. Czyli to jest prawda. To ty rzuciłeś się na Stara. Słowa, ale to on zaczął, już mi się formują na ustach. Ale odpowiadam tylko tak. To i ja się na niego rzuciłam. Widzisz, jak jego spojrzenie zmienia się z poważnych w zawiedzione. To boli, bo co jak co, ale jego nie chciałbym zawieść. Za dużo mu zawdzięczam, żeby chcieć widzieć taki wzrok skierowany w swoją stronę. Spuszczam wzrok i raczej długo go nie podniosę. Zdecydowanie mam wrażenie, że nie jesteś przystosowany jeszcze do naszych czasów. Teraz tak się nie zachowujemy. Tak, sensei, przepraszam. W dodatku nie tylko naszych czasów. Wstaje i podchodzi do wielkich 7 symboli kodeksu Bushido, kodeksu drogi wojownika. Nie patrzę na niego, nie podnoszę wzroku swoich dłoni. Jest mi wstyd. Ale wiem, słyszę jego kroki, wiem, gdzie on stoi. Mam pełną świadomość tego, na co najprawdopodobniej patrzy. Nieraz rozmawialiśmy o tym, co znaczy każdy z tych symboli. I absolutnie ani z grzecznością, ani z moralnością czy prawością moje zachowanie nie miało nic wspólnego. Bez względu na to, że w tamtym momencie myślałem, że... Co ja w ogóle myślałem? Nie myślałem przede wszystkim. Pozwoliłem, by opanowała mnie wściekłość. I w tym momencie uderzają we mnie te słowa Shinjiro, których w tamtym momencie nie byłem w stanie słuchać. Kim jesteś? Jaki jest twój obowiązek? Wydawało mi się, że nie jestem w stanie się bardziej wstydzić. Że już bardziej się nie da. Ale tym, że podniosłem rękę na ucznia naszej szkoły, autentycznie złamałem wszystko to, czym powinienem być.
Ręce zaciskają mi się na materiale spodni i zaczynają drżeć. Rej, szacunek. Kulę się. Dosłownie wciskam głowę w ramiona. Kodoku, prawdziwi wojownicy nie mają powodu, żeby być okrutni. Nie potrzebują udowadniać swojej siły. Wojownicy są uprzejmi nawet wobec swoich wrogów. Są oni szanowani za swoją siłę nie tylko w trakcie walki, ale także w tym, jak sobie radzą z innymi. Każde jego słowo jest jak policzek, zasłużony policzek. I schodzę z tego krzesła do klęku, pochylam głowę, przyjmę każdą karę sensei. Moje zachowanie było niedopuszczalne. I co prawda przez głowę przechodzi mi, ale nie było niczym niewywołane, ale to nie jest coś, co pozwalam sobie powiedzieć, to nie jest coś, co nawet pozwalam sobie myśleć. Pozbywam się tej myśli najszybciej, jak się tylko jestem w stanie, przepróbuję. Mimo wszystko wściekłość na Stara, na jego słowa nadal odbijają mi się w głowie, ale to nic dobrego nie przyniesie. Zresztą i tak już cały ten dzień nic dobrego nie przyniósł. Yamada, słyszysz, że podchodzi do ciebie. Jego stopy znajdują się tuż przed twoją twarzą. Kuca. Chwyta za twój podbródek, by podnieść twoją twarz ku swojemu obliczu i patrząc ci głęboko w oczy, mówi: siła wojownika jest widoczna, pokazuje się w tych najtrudniejszych chwilach. Puszcza i wstaje. Zostaje tak, jak mnie zostawił. Powiedziałeś, że przyjmiesz każdą karę. Milcza. To nie wymaga potwierdzenia przecież. Powiedz mi, jaką karę sam byś sobie zadał? Zamyślam się na chwilę. Kieruję myśl do wewnątrz. Zastanawiam się, co najbardziej by w tej chwili zabolało, po czym wyrywa mi się, gdybym musiał być dla niego miły. Gdybym musiał z nim współpracować. To prawda, ale wiesz, że będziesz musiał. Odpowiada mu tylko drżący oddech, bo nie jestem w tym momencie w stanie tego potwierdzić. Kibokun, zebrałem was tutaj w ważnym powodzie i obawiam się, że ten lada powód wykonuje już pewne ruchy. Mrugam, ale nie śmiem mu przerwać. Jest krytyczne, chociażby nawet dla waszego przetrwania, żebyś potrafił się z nim komunikować za pomocą słów. Tak, sensei. Przez najbliższy tydzień będziecie razem sprzątać całą szkołę z góry na dół i macie się za każdym razem znajdować w tym samym pomieszczeniu. Tak, tak się stanie, sensei. I przez najbliższy tydzień zawieszam cię również z pozwolenia do uczęszczania na zajęcia klubowe w waszej szkole. Kiwam głową. To zrozumiałe. Uważam też, że brakuje ci socjalizacji. Brakuje ci bardziej może bliskości ze współczesnymi ludźmi. Kodoku-kun, od dziś śpisz w swoim pokoju. Mrugam, patrzę na niego, przez myśl przelatuje mi... Podłogi to przetrwają? Na pewno Yamada o tym pomyślał, dając ci ten pokój. Ej, ale mimo wszystko przeleciało mi to przez myśl, tak czy siak. To nie jest coś, co powiem, to jest coś, co pomyślę. Tak, sensei. Podchodzi do ciebie ponownie i mówi: wstań. Robię, co każe. Jak patrzy po tobie, obchodzi cię w jedną, w drugą stronę. Mówi: zamknij oczy. Robię, co każe. Jak zawsze. Przykłada ci rękę do głowy i czujesz, że coś się zmieniło. Czujesz, że otworzyły się jakieś drzwi, do których wcześniej nie miałeś dostępu. Puszcza i mówi: no, to teraz myślę, że nic się nie zawali. Kłaniam się i jeśli pozwala mi wyjść, to tylko mówię, że
Obiecuję, że to już się więcej nie powtórzy, Yamada-sensei. Trzymam za słowo, Kiboku. Koniem się tylko jeszcze raz, już nic nie mówiąc. Nie czuję potrzeby potwierdzania swoich słów. Słowo jest słowem. Zawsze. Zawsze. Dla każdego samuraja, dla każdego wychowanego na drodze Bushido. Dokładnie. Nic więcej nie potrzeba. Chociaż nie ukrywam, że moje kroki nie skierują się do pokoju. Nie ma mowy. Nie teraz. No dobrze, Yuri-kun. Czuję się, jak pomału zostawia ten ręcznik, zawiązując ci go na głowie, po czym zaczyna wycierać twoją talię i twój tors drugim ręcznikiem. Yuri na pewno nie jest kaszony, skądże. Ale niech sobie rzuci na hot. Oczywiście, na hota zawsze. I to będzie ten moment, w którym tutaj spejluję, matko, mając... Nie, w sensie na kolda, moment. Na kolda niż na hota, w sensie. No, źle mówię. Na kolda. No widzisz, na kolda. No to w takim razie na pewno tutaj mu się nie uda to. Kolejny raz. Ach, mój cudowny piąty, jak... Yuri, okazuje się, że Shinjiro wygląda na to, że jest dość doświadczoną osobą i masz wrażenie, jakby dotykał samych istotnych punktów. Czujesz się coraz bardziej nakręcony, trudno ci skupić swoje myśli na tym, co chciałeś zrobić chwilę temu. Automatycznie twoją twarz napływają rumieńce. Myślę, że i... A wiadomo, ciężką mężczyzną okazać brak podniecenia. Myślę, że Yuri do tej pory stał tyłem do Shinjiro, w końcu ten pomagał mu suszyć włosy, więc teraz odwraca się do niego i to jest ewidentne, że Shinjiro na niego działa. Po prostu te ruchy, ten wzrok, którym go obdarza. Yuri na pewno czuje się w tym momencie zdobywany. Ale to ty miałeś mieć inicjatywę. Co się wydarzyło? No właśnie. I tutaj widać tą taką może lekką walkę. Z jednej strony jest naprawdę zadowolony z tego, jak senpai go traktuje. A z drugiej strony wydaje się być niepewny, to znów nie on tutaj ma inicjatywę. I właśnie dlatego postanawia położyć ręce na piersi Shinjiro i sprawdzić, czy może jego koszula nie jest przemoczona, bo w końcu go niósł. Jest rzeczywiście trochę wilgotna. Na tyle, że przykleja się do jego torsu, pokazując również niesamowity sześciopak. Shinjiro-senpai, ależ przeze mnie również jesteś przemoczony. I dłonie Yuriego tak powoli sięgają do jego guzików i zaczynają go rozpinać. On jak najbardziej daje sobie dorobić. W tym momencie, w takim razie Yuri, myślę, że jak najbardziej pomaga mu ściągnąć koszulę. Oczywiście nie omieszkając odpowiednio tutaj przeciągnąć dłonią po jego klatce piersiowej. Przecież te, ach, te muskuły. W końcu cię wniósł po schodach. Może nie były to niesamowicie daleko, nie byliśmy już od naszego akademika, ale jednak. Shinjiro-senpai, czy mógłbyś mi poradzić? Skąd takie przekrzucie, że mógłbyś to był zainteresowany? Oczywiście, ale musiałbym mieć to pytanie. Jego oczy kierują się ku dołowi i mówi: przecież twoje ciało mi to pokazuje. Akurat męskie ciało nie jest przecież najlepszym drogowskazem.
końcu tak łatwo jest nas podniecić. Ale na pewno Shinjiro widzi w jego oczach ten błysk pożądania. To myślę, że tutaj palce Shinjiro znajdą się na wysokości twojego rozporka. Czy to już jest zasłona? Nie. Yuri w takim razie chwyta jego dłoń. Shinjiro-senpai naprawdę bardzo szybko próbujesz do czegoś doprowadzić, a ja chciałabym cię lepiej poznać. Przecież się lepiej poznajemy. Powiedziałbym, że oprócz tego, że wiem, że lubisz Batmana, to niewiele o tobie wiem. Cóż, jak rozepniesz moje spodnie, to dowiesz się więcej. Ja myślę, że tutaj... Czy pozwolisz mi w takim razie rzucić na Hota, aby może nie tyle zobowiązać Shinjiro, ale żeby obiecał mi, że będzie coś więcej niż tylko czysta przyjemność. Ale to poproszę najpierw o wypowiedzenie tych słów w stronę Shinjiro. Dobrze. Dobrze. Shinjiro-senpai, myślę, że chciałbym jednak od ciebie czegoś trochę więcej niż tylko samej cielesnej przyjemności. Czy chciałbyś może pójść w wolnym czasie, na przykład na karaoke? Ja nie wiem, czy Yuri potrafi śpiewać. Nie mógł po prostu pomyśleć o niczym innym, jest tak podniecony pewnie. Dokładnie. I teraz mogę na kota, tak? No, możesz. Oh. Jednak nie udało się. Co? Przez ułamek sekundy widzisz, jak oczy mu delikatnie pociemniały, jak zabiera palce twojego rozporka, rozpina swój i mówi: o tym porozmawiamy później, a teraz bierz się do dzieła. Słuchaliście Ryzyka Narracyjnego. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszym wspaniałym, ryzykownym patronom. Czum Czum, Mateuszowi Wyznawcy Greli, Marcie Hejdek, Andrzejowi Jagle, Pawłowi Kościelnemu, Michałowi Krzyżanowskiemu, Krzysztofowi Krzysztofowi Kurzawie, Kacprowi Majcie, Natalii Neli, Slomkowi, Szaremu. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to zachęcamy do wsparcia nas, do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i do patronowania na Patronite. Oczywiście polecamy też inne nasze serie, które wraz z materiałami dodatkowymi znajdziecie m.in. na naszej stronie internetowej www.ryzykonarracyjne.pl. Dzięki za wszelkie wsparcie i do usłyszenia!